then let's not shed loose. So the Bible said, and the steel is yours, Mama may have. W Chełmskim Domu Kultury w kawiarni artystycznej De Cafencia po raz kolejny od kilku lat odbyły się zaduszki jazzowe. Ich tradycja w Polsce sięga lat 50., kiedy to w krakowskich klubach jazzowych odbywały się spotkania muzyków jazzowych z całej Polski. Był to wtedy jedyny możliwy termin wspólnego grania, ponieważ zwykle muzycy grali w klubach i lokalach dla publiczności. Czasy się zmieniły, ale tradycja zaduszek jazzowych pozostała. Edycje jazzowe w Chełmie pamiętam, ponieważ no sam w tym uczestniczyłem i tworzyłem niejako tę tradycję, będąc jeszcze pacholęciem nastoletnim. Graliśmy tutaj no, z przyjaciółmi, mieliśmy taki zespół, który się nazywał M4 i no, stąd to, że tak powiem, zauroczenie muzyką jazzową, które potem kontynuowane było poprzez między innymi właśnie zaduszki jazzowe. Początki były bardzo ciekawe, bo żeby zorganizować takie zaduszki, to trzeba było wytapetować parę mieszkań w Berlinie, kupić za to gitarę, jakiś wzmacniacz, przywieźć tutaj, założyć zespół, znaleźć miejsce, zaprosić kilka innych zespołów i w ten sposób się odbyły pierwsze zaduszki. Tradycja zaduszek jazzowych przywędrowała do Chełma z bardzo daleka, a konkretnie z Nowego Orleanu, pewnie drogą bardzo pokrętną, ale gdzieś w latach 80. w Chełmie się objawiła i trwa do dzisiaj. Szczerze mówiąc, moja pamięć aż tak daleko nie sięga, ale podejrzewam, że być może jest to tradycja w Chełmie już pełnoletnia, czyli 18-letnia. I tak co roku sobie te zaduszki w listopadzie organizujemy. Gościliśmy największe sławy i gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Ewę Urygę, Jarosława Śmietanę, a zdarzyli się nawet dokładnie 3 lata temu autentyczni Brazylijczycy od samby i bosanowy właśnie w Chełmie. Patrzenie w patrzenie, w odbicie swych twarzy, stoimy milcząco, milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. W tym roku w Chełmie spotkali się młodzi muzycy skupieni wokół lubelskiego studia muzyki rozrywkowej i jazzu J-Sound. Oprócz standardów jazzowych można było usłyszeć przeboje Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Zauchy w jazzowych aranżacjach. Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J-Sound powstało ponad 2 lata temu. Głównie z inicjatywy mojej i męża. Bardzo chcieliśmy pracować w wyuczonym swoim zawodzie. Stąd pomysł na to, żeby te nasze umiejętności i talenty przekuć na naszą pracę taką codzienną. Głównie szlifujemy talenty wokalne, tak jak Sylwia, która jest dzisiaj z nami. I przekuwamy te umiejętności także na umiejętności praktyczne, organizując albo współorganizując właśnie takie koncerty jak dzisiaj. Głównie to jest taki tradycyjny jazz, taki sięgający nurtu lat 30., 40., czyli początki Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday. Jakby na tej podstawie, sięgając do źródła, próbujemy budować jakieś nowe, współczesne aranżacje, chociażby piosenek takich popularnych, które są na co dzień dostępne w radiu. Jazzu tak naprawdę zaczęłam uczyć się od niedawna,
ale chodzi tutaj przede wszystkim o takie otwarcie się właśnie, głębsze otwarcie się na muzykę. Głosy, które wykazują się taką specyfiką jazzową, mają coś takiego w swojej barwie, ale to też chodzi o to, jakim gatunkiem muzycznym jest się nasiąkniętym, bo wiadomo, bardzo trudno jest śpiewać jazz, jeśli się słucha na co dzień popu albo soulu. Jednak jest tak w naszej naturze, że wiele rzeczy odtwarzamy, prawda? I to, czego słuchamy, tym nasiąkamy i to później próbujemy przekuwać jako własne umiejętności. Taka tradycja takich zaduszek jazzowych bierze się jednak z takiego pragnienia ludzi do słuchania takiej muzyki. To jest muzyka bardzo nastrojowa i bardzo melancholijna. Jednak jakoś tak się zdarza, że właśnie na jesień, kiedy pogoda nas nastraja właśnie do słuchania takiego rodzaju muzyki, takich imprez jest dużo, dużo więcej. Pochylamy się jak gdyby właśnie nad twórczością osób nieżyjących, wybitnych artystów, których utwory jak gdyby na nowo ożywają w naszych wykonaniach. You lost me.